Audycja powstała we współpracy Polskiego Radia Euro z miesięcznikiem Charaktery. Tomasz Kosiorek, witam bardzo serdecznie wszystkich w studiu otwartym Polskiego Radia Euro. Dzisiaj zostaw wiadomość ze studia S2, bo tutaj spotykamy się z naszymi gośćmi, żeby porozmawiać o wyjeździe, żeby porozmawiać o emigracji, chociaż okaże się w czasie dzisiejszej rozmowy, czy ta emigracja, czy to, co nazywamy emigracją, zawsze emigracją jest. A razem ze mną w studiu pan profesor Paweł Boski, psycholog międzykulturowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Witam serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór. Jest z nami również pani Katarzyna Gmaj z Centrum Stosunków Międzynarodowych, socjolożka. Dobry wieczór. Witam. Jak słychać, są z nami młodzi ludzie z warszawskich liceów, ci, których również zapytamy o wyjazd, zapytamy o to, czy ta emigracja to jest dla nich coś pociągającego. Ale zacznijmy od tekstu, który jest inspiracją do naszej dzisiejszej audycji. To Style i Charaktery, pierwszy numer kwartalnika w 2009 roku i tam rozmowa z naszym gościem, panem profesorem Pawłem Boskim. Czy rzeczywiście można nadal traktować wyjazd za granicę jako jakąś szansę? Pan swego czasu wyjechał do Nigerii, pracował pan w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Czy dzisiaj to jest taki sam świat i takich samych rzeczy można się spodziewać po wyjeździe, jakich spodziewał się pan wyjeżdżając? Ja w tym tekście wygłaszałem pewne zdania, które były przez redaktorkę, przez osobę prowadzącą później pisane, dotyczące stanu dzisiejszego. No i chciałem powiedzieć, że oczywiście dzisiaj nie ma polskiej emigracji, zwłaszcza na Wyspy. To nie jest emigracja, tylko to jest migracja. Migracją jest na przykład wyjazd z, powiedzmy, Orzysza w województwie warmińsko-mazurskim do Warszawy. No, z tego samego Orzysza można wyjechać do Niemiec bądź na Wyspy Brytyjskie. To jest trochę dalej, jest to trochę bardziej skomplikowane, ale nie wymaga nawet paszportu. Nie wymaga żadnych wiz, więc w zasadzie podróż jest podobna. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. W czasach, kiedy ja wyjeżdżałem, a nikt z obecnych tutaj jeszcze na świecie nie był, sytuacja była dramatycznie różna. Na przykład na paszport trzeba było czekać pół roku. Na wizę mniej więcej drugie. Tak było w PRL-u. W związku z tym, jeśli ktoś chciał, a ja pierwszy raz wyjechałem, będąc w liceum, tak mniej więcej jak w waszym wieku, to cała ta operacja trwała około roku. A byłem w 10 klasie, wtedy tak to się nazywało. Dzisiaj wystarczy kupić bilet i wsiąść do... I to nie jest żadna emigracja. Ludzie wyjeżdżają i mogą w każdym momencie powrócić za 200 zł, za 300 zł, prawda? I to robią. No po prostu pracują gdzie indziej, bądź próbują taką pracę znaleźć. Czy pana Marcinkiewicza, o którym ostatnio głośno i o jego narzeczonej traktować by jako emigrantów w Londynie? No chyba nie. No po prostu tam spędzają w tej chwili czas. To samo, no, ale panie profesorze, są też tacy, którzy jadą do tego Londynu, ściągają rodzinę, dzieci zaczynają chodzić do angielskiej szkoły i wtedy ta sytuacja już nie jest taka prosta. To nie jest to powrót za 200 zł. Tak, ale to jest sytuacja, powiedzmy, około 5 do 7 lat. Ja mówię, po 5-7 latach mniej więcej ta sytuacja, o której pan mówi, ma miejsce, kiedy człowiek podejmuje kilka decyzji. Po pierwsze, ponieważ mamy ciągle złotówki, a nie euro bądź funty, jednym z bardzo ważnych elementów stałości, odkąd można mówić o emigracji, jest to, że człowiek przestaje przeliczać funty na złotówki na przykład i być zainteresowany kursem. To wydawałoby się, że psychologicznie może nie jest takie ważne, ale jest to sprawa podstawowa. Dlatego, że jeśli nie przeliczam funtów na złotówki, to znaczy, że traktuję moje życie w Wielkiej Brytanii, a nie traktuję go jako pobyt czasowy i sobie obliczam, czy mi się jeszcze opłaca, czy też już nie. No, druga rzecz to rzeczywiście to, że przestaję mieszkać gdzieś na podłodze z kilkoma innymi Polakami, tylko chcę sobie zapewnić na przyzwoite mieszkanie, czy się kupić je. I rzeczywiście trzecia sprawa, o której pan mówi, to jest to, że dzieci są fundamentalnie ważne. Dzieci zaczynają chodzić do szkoły,
być może mówić lepiej po, na przykład po angielsku niż po polsku i nie wyobrażają sobie, mówią nie, 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 to ja nie chcę już wracać. Także te trzy sprawy są niesłychanie ważne. I rzeczywiście do takiej decyzji dochodzi. Dystans czasowy jest 5-7 lat. Mhm. I wtedy rzeczywiście można powiedzieć, no tak, ktoś zostaje na stałe i jest już emigrantem. Ale też prawdopodobnie inny, bo być może sobie mieszkanie w Warszawie albo w Zambrowie zatrzymuje. Ja chciałem zapytać panią Katarzynę, która między innymi prowadziła badania Polaków w Wielkiej Brytanii. To byli ci, którzy śpią jeszcze na podłodze z innymi migrantami z Polski, czy to też byli tacy Polacy, którzy coraz bardziej wchodzą do tamtego społeczeństwa i zaczynają żyć jak Brytyjczycy? To były różne osoby. Były takie, które właśnie jeszcze cały czas śpią na podłodze. Były takie, które bardzo chciały wrócić do domu. Były takie, które podjęły decyzję, tylko że tutaj też tak mówi się, że nie ma nic, że migrant czasowy, nie ma nic bardziej stałego niż migrant czasowy. To były osoby takie, które jeszcze decyzji nie podjęły, ale były też takie, które już ściągnęły rodzinę albo w ogóle przyjechały bardzo szybko z rodziną. To ten przyjazd z rodziną oznacza, że ci ludzie rzeczywiście zaczynają funkcjonować w środowisku brytyjskim, czy to jest cały czas jakieś, no, nie chcę użyć słowa getto, ale takie zamknięte polskie środowisko? Może getto faktycznie nie jest najszczęśliwszym sformułowaniem, ale faktycznie jest tak, że Polacy wykazują raczej tendencję do utrzymywania kontaktów z Polakami albo z innymi imigrantami, czyli też z przybyszami do Wielkiej Brytanii. I wydaje mi się, że wynika to nie tylko ze specyfiki Polaków, ale też ze specyfiki społeczeństwa brytyjskiego, które też niekoniecznie musi tak bardzo chcieć tych bliskich relacji z nowymi przybyszami. Panie profesorze, czy to będzie jeśli tak, chodzi o badania właśnie, 80% kontaktów, ja mam szereg takich około 10 badań w ostatnich latach dotyczących, no, bardzo proste, z kim się kontaktujesz, no, głosowo, mailem, telefonem komórkowym i tak dalej. Więc 80% kontaktów, tak średnio rzecz biorąc, polskich migrantów w Londynie, Dublinie i okolicach, to są Polacy. Jak to się rozkłada między lokalnych Polaków a Polaków w kraju, no to już rzeczywiście bywa różnie. Właśnie między innymi zależy od tego, czy żona, brat, siostra i tak dalej, mama, tata są w kraju, czy są już na miejscu, ale to jest dominujące. Czy to będzie tak, że te same problemy spotkają Polaków w Wielkiej Brytanii, co w Niemczech, w Danii i Stanach Zjednoczonych? Czy to będzie zawsze inaczej? Nie, to są akurat te sprawy są uniwersalne. Czasami się mówi tak, no, że Polak Polakowi to za granicą wilkiem. Ale czasami wilkiem, ale czasami też i owieczką, czy też innym miłym zwierzątkiem, bo jeśli swoje życie koncentrujemy wśród rodaków, to zarówno się kochamy, jak i nienawidzimy. Natomiast obcokrajowcy są neutralni. Zapytajmy naszych młodych gości o to, jaki oni mają stosunek do wyjazdu. Ktoś z was planuje po maturze być może, żeby wyjechać na jakiś czas za granicę? Nikt się nie chce przyznać. A co będziecie robić po maturze? Ja planuję studiować politologię. W Warszawie? Wstępnie tak. A jakiś pomysł na wyjazd zagraniczny? Myślisz, że to się opłaca, czy nie? Moim zdaniem jest to sytuacja często opłacalna, jeśli chodzi o naukę języka przede wszystkim, który jest teraz dość istotny, jeśli chodzi o możliwości rozwoju. Aczkolwiek trudno zostawiać te wszelkie więzy, jakie w pewien sposób są związane z Polską. Czyli mamy jedną korzyść, nauka języka, tak? Że możemy pojechać, żeby coś zyskać. Ktoś inny chciałby pojechać? Naprawdę, to nie jest, my tutaj nie mówimy, że to jest coś złego, więc nie obawiajcie się. Ty masz taki pomysł, żeby wyjechać? Nie myślałam nad tym. A dlaczego? Może to jest coś fajnego, nauczyć się języka, popracować w innym środowisku, popatrzeć, jak żyją inni ludzie? Jestem bardzo przywiązana do Polski i myślę, że byłoby mi bardzo trudno wyjechać z Polski i stawić rodzinę, środowisko. Czy ktokolwiek z was myślał o tym, że to może być rozwiązanie dla niego, wyjazd? Chociaż przez chwilę.
No, w tej chwili nikt o tym nie mówi. A czy słyszeliście o czymś takim jak gap year? Nie. Taka roczna przerwa w tym cyklu edukacyjnym, można pojechać za granicę, być może przejechać dookoła cały świat i nauczyć się czegoś nowego, pobyć z innymi ludźmi. To mogłoby być rozwiązanie dla ciebie? No być może, uważam, że to mogłoby być ciekawe doświadczenie. Znaczy nie chciałabym wyjeżdżać tak na dłużej, ale tak na rok, żeby zobaczyć, poznać inne kultury, to myślę, że mogłabym. Dokąd byś pojechała? Nie wiem, najlepiej tak dookoła świata, tak do Australii na przykład. Tam są podobno dość dobre uczelnie i w ogóle zupełnie inne miejsce, inna kultura, myślę, że dość ciekawa. Mówisz o dobrych uczelniach, czyli chciałabyś tam postudiować? Być może, przez pewien czas, na krótko, ale z Polski na długo nie chciałabym wyjechać. Nie wiem, czy to jest jakaś prawidłowość, że ludzie na przykład się do tego nie przyznają, że chcą wyjechać. Czy myśmy tutaj tak postawili sprawę, że trudno teraz nam powiedzieć o tym, że no tak, ja myślałem o tym, żeby może nawet nie na zmywak, ale do Wielkiej Brytanii tak. No, może to pytanie do Państwa, może się taką młodzież zaprosili, prawda, która jest specjalnie wyselekcjonowana, że nie wyjeżdżamy, prawda? Takiej selekcji nie było. Natomiast, wie pan, czy wiecie, to jest taka rzecz. Ja się zajmuję sprawami migracji, no w psychologii to nazywamy też akulturacją do innego kraju, 30 lat. Sam spędziłem 15 lat za granicą w sposób ciągły. Trójka moich synów mieszka w Kanadzie, ale przyjeżdżają do Polski często również na gap year. No i poza badaniami to mam takie przemyślenia. Jeśli ktoś na przykład jest Pakistańczykiem, to czy Afganem, Pusztunem, to dobrze jest, tam jest tak źle w ich krajach, bo jest wojna, bo jest nędza, bo można każdego dnia stracić życie, że wyjazd jest rzeczą sensowną, stwarza duże szanse na to, aby polepszyć sobie życie, bo przecież wyjazd za granicę typu emigracyjnego jest po prostu po to, żeby lepiej żyć. No i ja się cieszę z tego, co mówicie, że nie ma chętnych do, jak rozumiem, wyjazdów emigracyjnych, bo to oznacza, że kraj, w którym się jest, nie stwarza warunków do życia i do rozwoju. I pewnie należałoby sobie życzyć, żeby w Polsce, w innych krajach Unii było tak, że wyjazdy jak najbardziej, na studia, na rok, na dwa lata, może nawet na pięć lat, do pracy tak, ale na kontrakt, a nie na zmywak, a nie to, że skończyłem uczelnię i z poziomu ulicy w Dublinie czy w Oxford będę się pytał, a może mnie przyjmiecie. Praca jest fajna, ale na kontrakt. A ten pomysł, żeby pojechać, kontrakt to jest to, że można być nauczycielem, można być inżynierem, ale można być również rzemieślnikiem. Ale jedzie się gdzieś, nie to szukać pracy, tylko się ma, że tak powiem, już to załatwione i ja jedę na kontrakt, na wiemy, pewne po co warunki, jedziemy. Wiem po co, na jaki okres i wracam. A te pomysły, żeby wyjechać na rok, pouczyć się języka, pojechać do Australii i postudiować? Super. Tak, ale to nie jest żadna emigracja, tylko to jest to, że jest się człowiekiem Europy, świata, ma się dobre oparcie w swoim kraju i się do niego wraca. Czy ktoś słyszał, żeby na przykład Francuz albo Niemiec dzisiaj emigrował, wyjeżdżał na zmywak, albo na podłogę, albo na jakoś tak? Nie. Na zmywak nie, ale do Stanów Zjednoczonych tak. Ja, troszeczkę. No to troszeczkę. Właśnie, tak. Pani Kasiu, a kim byli ci ludzie, których pani spotykała w Wielkiej Brytanii? To znaczy, jeżeli właśnie mówimy o tej ostatniej fali migracyjnej, czyli tej, która nastąpiła po 2004 roku, po tym jak wstąpiliśmy do Unii, to bardzo często były to osoby, które można, profesor Iglicka nazwała ich tak zwanym pokoleniem wykluczonych. To były osoby, które ukończyły różnego rodzaju szkoły w Polsce, ale nie były w stanie znaleźć pracy
zgodnych ze swoim wykształceniem. Ta praca, która była dla nich dostępna, nie dawała im możliwości utrzymania się na godnym poziomie, albo w ogóle jej nie było. Także podejmowali decyzję o wyjeździe. Oczywiście trudno jest mówić w tej sytuacji, że to były przymusowe migracje, prawda, że to byli uchodźcy, ale w pewnym sensie były to osoby, które powiedzmy działały pod wpływem takiego przymusu ekonomicznego. One nie potrafiły znaleźć dla siebie miejsca na rynku pracy w Polsce. I teraz bądźmy też szczerzy, bo mówimy, że one się degradowały zawodowo. Owszem, wiele osób się degradowało zawodowo, bo jeżeli na przykład inżynier pracuje na zmywaku, to niewątpliwie, a mógłby znaleźć pracę jako inżynier, jest to pewnego rodzaju degradacja zawodowa, ale jeżeli absolwent wydziału turystyki na przykład w jakiejś małej miejscowości podejmuje pracę kelnera albo w hotelu, to można powiedzieć, że pracuje w zawodzie. Można powiedzieć, że pracuje w zawodzie, tak, i też nawet trudno mówić a nawet gdyby na zmywaku pracował, też trudno jest powiedzieć o degradacji zawodowej, dlatego że dla niego na razie po prostu nie ma takiego miejsca pracy, w którym mógłby być od razu menadżerem turystyki. Polskie Radio Euro.pl. Zobacz, co słychać. Kto z Was zna kogoś, kto wyjechał do Wielkiej Brytanii albo do Irlandii? Ktoś ze znajomych, być może z rodziny? Nikt. A jest. Jest. A, jesteś. Pamiętasz, co to była za sytuacja? Tak, mój wujek, brat mojej mamy, wyjechał do Irlandii około 5 lat temu. No i teraz sprowadził tam również swoją rodzinę i mój kuzyn zaczął chodzić, który ma 6 lat, to zaczął chodzić już tam do tej angielskiej, irlandzkiej szkoły. I już tam są. A sytuacja była taka, że po prostu nie potrafił znaleźć pracy tutaj. A co to oznaczało dla jego żony, ta cała przeprowadzka? W sumie na początku przez 2 lata jego żona mieszkała tutaj w Polsce, po czym na początku było jej ciężko, bo dzwoniła bardzo często, a teraz już się zaaklimatyzowali wszyscy. A kim jest twój wujek z wykształcenia i co robi tam w Irlandii? Jest mechanikiem, elektrykiem, no i właśnie pracuje w firmie samochodowej i pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem, robi to, co lubi. Czy to myślisz, że to jest taki punkt zaczepienia, z którego ty też mogłabyś skorzystać? Nie, na razie myślę, że nie, szczególnie, że niedawno przeprowadziłam się tutaj do Warszawy, więc już na pewno bardzo trudno byłoby mi zostawić to po raz kolejny i przeżywać to po raz kolejny. A skąd się przeprowadziłaś? Ze Śląska. No, ze Śląska. To też ciekawy region, tak, jeżeli chodzi o różnice kulturowe. No, mamy tutaj przykład sytuacji, że ktoś pojechał i znalazł pracę w swoim zawodzie, więc można powiedzieć, że nie było jakichś strasznie dużych kosztów tej przeprowadzki, no bo chyba nie jest tak, że nie mówimy o żadnej degradacji zawodowej. Nie wiem, jak jest z twoją ciotką, czy też z żoną wujka. Ona tam pracuje, czy nie? Nie, na razie nie pracuje. A w Polsce pracowała? Pracowała w Polsce, ale na razie wujek zarabia tyle, że potrafi utrzymać rodzinę tam, a tu za te pieniądze nie dałoby rady. To jest chyba bardzo częsty motyw, o którym się mówi, tak? Że za te pieniądze, pracując w tym zawodzie, nie bylibyśmy w stanie w Polsce się utrzymać, no ale nie brzmi to jak ten afgański życiorys, w którym wyjazd do Wielkiej Brytanii czy do Irlandii, jak w tym przypadku, to jest jakaś wielka szansa. A z czym trzeba jechać chociażby na wyspy, żeby czuć się tam partnerem? No, żeby się czuć partnerem, ja to powtórzę, żaden imigrant nie jest na początku żadnym partnerem, dlatego że to nie jest osoba, która jest chciana, najwyżej jest tolerowana. Partnerem się jest wtedy, no powiedzmy taki dam przykład. Ja, pan wspomniał na początku, byłem, pracowałem rzeczywiście w Nigerii, to w Afryce jest taki kraj, i wyjechałem tam na kontrakt, to znaczy byłem od razu partnerem, bo wiedziałem, że będę zarabiał, że dadzą mi miejsce do mieszkania i tak dalej. Natomiast jak na kontynencie północnoamerykańskim rozpoczynałem, to rzeczywiście no nie od zmywaka, ale od poziomu takiego, że składania na setek ofert, to znaczy no poszukiwania. Mnie nikt nie poszukiwał, tylko ja chciałem znaleźć pracę. I na tym polega los emigranta, że nikt go w zasadzie no nie chcę, chyba że rzeczywiście jest jakiś olbrzymi
olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy, no bo brak jest pewnych pracowników, no to, no nie wiem, chociażby pielęgniarek w jakimś kraju, w Norwegii. Ale to też jest taka sytuacja, że można być polską pielęgniarką i jest zapotrzebowanie w Norwegii, no to wtedy się wyjeżdża na kontrakt i to jest rzecz idealna. Na kontrakt wyjeżdża również student, dlatego że załatwia sobie studia tutaj w Polsce albo sam, albo przez macierzystą uczelnię i wie po co gdzie jedzie. Natomiast sytuacja wyjazdów ciemno, na tym polegają wyjazdy głównie emigranckie, że one są w ciemno. Jedna walizeczka albo plecak i na samolot. I zobaczymy, co będzie. Nie wiadomo, gdzie kolejna noc, gdzie kolejny dzień. No nie jest korzystna. Jak się ma mało lat, dużo zdrowia, siły i entuzjazmu oraz optymizmu, to jeszcze można to się można, w parku przespać. Tutaj może tak troszeczkę się wetnę. Znaczy, były takie sytuacje, że ogromne rzesze migrantów właśnie były zapraszane, no bo to już mamy Francję, lata 20-30. No. Ci Polacy, którzy dzisiaj mieszkają, ich potomkowie, to są właśnie bardzo często potomkowie górników, którzy byli właśnie ściągani. No takie programy jeszcze do niedawna, przecież w latach 60-tych, 70-tych Niemcy też masowo ściągały pracowników. Tylko że tutaj w przypadku Niemiec akurat była trochę inna sytuacja, bo oni ściągali ludzi do pracy i nie brali pod uwagę tego, że oni będą mogli przyjeżdżać z rodzinami i zostać na dłużej. Może i nie nagle tyle siłę roboczą, tak. To znaczy, a siła robocza to nie jest człowiek, prawda? Tylko po prostu to jest pewna potrzeba rąk do pracy. To jest trochę jak mówiące narzędzie w starożytności. Siła robocza. No Niemcom potrzeba było w okresie cudu gospodarczego taniej siły roboczej, na przykład z Turcji. No i ją brali. I wówczas, jeśli ktoś żył w Anatolii, w Turcji i nie miał co do garnka włożyć, no to oczywiście sytuacja, gdzie zarobi ileś tam Deutsche Mark i będzie mógł sobie kupić nawet Mercedesa używanego, no to było po prostu tak, jakby Pana Boga za nogi złapać. A ja mam pytanie o to, co, może Ciebie zapytam, o to, co trzeba by było zrobić, jeżeli chciałbyś wyjechać za granicę, jeżeli ktoś chciałby wyjechać, to jakie są potrzebne przygotowania wcześniej? No na pewno trzeba dobrze znać język kraju, do którego się wybiera. No i może dobrze jest poznać ten kraj przez internet, czy książki, czy przewodniki, żeby wiedzieć, czego można tam oczekiwać po ludziach, instytucjach, czy poznać obyczaje, historię, kulturę trochę. Czy to wystarczy? Znaczy moim zdaniem to zależy w jakim celu. Jeśli chcesz jechać, uczyć się w szkole średniej, wyższej i najwyższej, to oczywiście dobrze jest poznać język w miarę możliwości i uzyskać inną wiedzę. Natomiast jeśli jedzie się jako siła robocza, to może nic nie umieć w języku. To nie jest potrzebne. Na tym przysłowiowym mówię zlewaku, nie trzeba nic mówić, można tylko sobie gwizdać. A ja na przykład w Kanadzie, jak pracowałem tam na jednej uczelni, to przypominam sobie wieczorami głównie ci osoby sprzątające, to byli Portugalczycy, mężczyźni zresztą, nie kobiety. I oni to dobrze robili, prawda, sprawnie, ale nie musieli rozmawiać, tylko gwizdali sobie, prawda? Czyli do pewnego typu prostych zajęć język nawet nie jest konieczny. Konieczna jest pewna sprawność fizyczna, manualna i tak dalej. I dla pewnego typu prac to jest wystarczające. Natomiast po to, żeby wyjazd miał charakter rozwojowy, że ja mam plan, żeby swoje życie jakoś, swoje ja rozwinąć, a no to oczywiście dobrze się jest przygotować, dobrze jest znać język, dzięki któremu będę poznawał kulturę, chodził do muzeum, słuchał radia, chodził do teatru i tak dalej. Ale emigrant do teatru nie chodzi. Polskie Radio Euro.pl. Zobacz, co słychać. Zapytajmy naszych młodych gości o to, jakie są koszty wyjazdu za granicę. Nie chodzi mi o złotówki czy funty, ale o to, z czym się trzeba liczyć, co może być trudne w takim wyjeździe.
Ja bym się obawiał o więzy rodzinne, o to, jak rodzina w Warszawie będzie starała się o utrzymanie kontaktów ze mną w Londynie, jak będziemy się kontaktować, czy związek mój z kimś 700 kilometrów dalej wytrzyma. To są problemy, które spotykają, z którymi spotykają się emigranci, tak mi się wydaje. A to jak myślisz, co byłoby takie problematyczne? Myślę podobnie jak kolega. Najważniejszą sprawą byłyby więzy i to jest problem, który na pewno najbardziej nurtuje wyjeżdżających. No i także czy to, co pozostawili w Warszawie, będzie takie samo, kiedy wrócą, czyli więzy, czy też jakiś dorobek, który osiągnęli tutaj. Bo za granicą niekoniecznie musi on być honorowany i tak samo traktowany, jak było to w Polsce. I ty chyba powiedziałaś, że jesteś związana z Polską, prawda? Że trudno byłoby ci się rozstać. To jakie ty widzisz koszty w takim wyjeździe? No już nieważne, czy do Wielkiej Brytanii, czy gdzieś indziej. Co może być trudnością, co może być obciążeniem? Na pewno te więzy, o których wspomniali koledzy. No ale jeżeli mówisz o związkach z Polską, być może ważne jest po prostu bycie dla ciebie Polką, czy rezygnowanie z stałej obecności w tym kręgu kulturowym i rezygnowanie z czytania polskich gazet w polskiej kawiarni o polskim poranku pewnego poniedziałku, czy to ci się kojarzy też z jakąś trudnością? No na pewno. Znaczy, to jest takie właśnie wyobcowanie i oderwanie się od właśnie od tych wszystkich spraw związanych z Polską. Na emigracji to byłoby niemożliwe. Czytanie polskich gazet, czy... Byłoby możliwe. No właśnie, czy w dobie internetu to jest jeszcze problem? W internecie można. Ale nawet nie tylko w internecie. Na przykład do Londynu właśnie te gazety regularnie dochodzą. To nie są bardzo duże odległości. Wiele z takich właśnie sentymentalnych związków, te diaspory, które, znaczy nie związków, tylko tych aspektów, realizują diaspory, które są, bo one rozwijają całe zaplecze, taką infrastrukturę właśnie etnicznych kuchni, etnicznych klubów, etnicznych sklepów, różnego rodzaju kursów, szkółek niedzielnych, związków sportowych, konkursów piękności. Także nie wiem, w Nowym Jorku, jeżeli mamy Little Italy, to są małe Włochy, prawda? Mamy też chińską część miasta. One są pewnego rodzaju substytutami. Oczywiście nie jest to nie jest to samo, ale to niekoniecznie oznacza jakieś kompletne zerwanie więzów. Tym bardziej wydaje mi się, że jednak ten aspekt odległości jest dosyć istotny. Czy to są Stany Zjednoczone, czy Australia, czy Wielka Brytania, czy Amsterdam, czy Berlin, to jednak ma bardzo duże znaczenie. Bo, no tak, bo oczywiście mniejsze ma niż to miało 100 lat temu, bo taki chłop, który wyjeżdżał z Galicji, czy wyjeżdżał gdzieś z, nie wiem, z okolic Zakopanego, wsiadał, najpierw musiał dojechać do morza, potem musiał siąść na statek i na tym statku 3 miesiące musiał w ciężkich warunkach, miał czas na to, żeby przemyśleć też różne sprawy, żeby się odciąć i to była dla niego ogromny, ogromny wysiłek. Dzisiaj możemy wsiąść do pociągu w Berlinie i jesteśmy za 6 godzin w Warszawie. No właśnie, ale ja myślę, że to, że chciałbym tą podkreślić, właściwie jedną myśl chciałbym sprzedać i to wystarczy, że wyjazdy to jest wspaniała rzecz. Nie tylko wyjazdy turystyczne, żeby leżeć na pięknej plaży, gdzie wiadomo, że będzie ciepło i nie spadnie deszcz. Wyjazdy typu, jak pan redaktor powiedział, gap year, czyli dookoła świata przez rok. Wyjazdy na studia, na kursy różne. To jest rzecz cudowna. Poznaje się nowych ludzi, nowe kraje, nowe kultury. Głowa się tak bardzo rozszerza i umysł pogłębia. Natomiast emigracje zarobkowe to jest nieszczęście. To jest nieszczęście kraju, który nie jest w stanie swoich obywateli wyżywić i dać im sensowne perspektywy rozwojowe. To jest również nieszczęście ludzi, którzy na ogół, tak jak chociażby pani mówiła o
chłopak z Galicji, bądź z Zambrowa, bądź z okolic Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku. No dla nich to była sytuacja taka, no jeden przeżyje, drugi nie. Jeśli czytaliście Za chlebem Sienkiewicza, no to pokazuje tę sytuację, która już dzisiaj nie ma miejsca, ale 100 lat temu jak najbardziej. Czyli i emigranci wówczas mówili tak, ja jestem na straty, pracuję ciężko, haruję, robię dla moich dzieci. To była ideologia powszechnie, jak modlitwa powtarzana. Ja jestem na straty. Można nam dodać taką genetyczną interpretację, ale moje geny przyjdą na dzieci, czy już przeszły, i te dzieci będą miały lepiej. No, ale to oczywiście jest duże poświęcenie, można powiedzieć, altruizm ojca czy matki, ale czy chcielibyśmy dzisiaj właśnie aż takie poświęcenie robić, nie jest to konieczne. Miejmy nadzieję, znaczy chciałbym ja mieć nadzieję, że wasze wyjazdy będą wyjazdami no, fajnymi na uczenie się, do pracy, ale właśnie na kontrakty, a nie w pewnym sensie no, na żebranie typu weźcie mnie do pracy, dajcie mi jakąś pracę, no, chciałbym trochę zarobić funtów czy innych. Myślę, że na tyle się nasze europejskie już standardy życia staną porównywalne, że nie będziemy musieli być tymi ubogimi krewnymi, którzy masowo wyjeżdżają, żeby trochę sobie poprawić standard życia. Audycja powstała we współpracy Polskiego Radia Euro z miesięcznikiem Charaktery. Słuchacie Studia Otwartego, nowe twarze emigracji, oczywiście w Polskim Radiu Euro. To specjalne wydanie Zostaw Wiadomość ze studia S2. Naszymi gośćmi są profesor Paweł Boski, psycholog międzykulturowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Katarzyna Gmaj, doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, ale wróćmy do tego wątku, o którym powiedzieli koledzy, którzy tutaj naprzeciwko nas siedzą, tej rozłąki rodzinnej. Rozłąki, która czasami trwa długo. Mówimy tutaj o migracji zarobkowej, o wyjeździe, który no, czasami może być wahadłowy i wiemy o przypadkach, że ludzie mogą w zasadzie prowadzić podwójne życie i w Wiedniu mogą mieć jedną, powiedzmy, namiastkę rodziny, a gdzieś w okolicach Krakowa drugą. I te koszty rodzinne wydają się bardzo duże, bo nawet jeżeli pracujemy gdzieś za granicą i wysyłamy do tych naszych bliskich pieniądze, to trudno mówić o jakiejś bliskości. To rosnące dzieci w tym czasie tak naprawdę rosną bez nas i nie bardzo się znamy. Ktoś powiedział, że martwię się o to, co zostało w Warszawie, bo być może okaże się, że ja też nie wracam do tego, co zostawiłem, że ten kraj się na tyle zmieni, albo sytuacja nawet rodzinna się na tyle zmieni, że trudno się będzie w niej odnaleźć. Są to olbrzymie koszty. Ja bym powiedział tak, że bardzo często, zwłaszcza w polskich emigranckich rodzinach, emigranckich to myślę o właśnie Stanach, o Kanadzie, dorastające dzieci nie znają dziadków. No bo dziadkowie zostali w Polsce i reszta. W związku z tym ta rodzina, która przez Atlantyk czy inny ocean się przemieściła, jest okrojona. Więc no, oczywiście jest pewnym schematem, że najpierw jedzie mężczyzna i tam zaczyna, prawda, tak jak wić gniazdo, a później powiedzmy żona z dziećmi. Zawsze, no, ale to a czasami matka sprzątaczka nie wyjeżdża? Bywa też, tak, to prawda. No, bywa. Rzeczywiście na Green Pointie albo w Jackowie, w Chicago tak bywa. Tak. No, owszem, często sama matka wyjeżdża, bo również ojciec sama, jest tak. Już niewydolny to i też później ściąga też, dzieci. Też prawda, tak, też to jest prawda. Też tak, zgoda. Często no, taki model. Owszem, zgoda, można. No tak, ale koszty. Koszty, tego. No, koszty są, znaczy koszty są tego olbrzymie, są to koszty przystosowawcze, są to koszty ciężkiej pracy, dlatego że ten emigrant, który o sobie mówi, że ja jestem na straty, tylko moje dzieci, prawda, już na straty nie będą, zamienia się w maszynę do robienia. Jest robotem, prawda? Weźmie każdą pracę w dzień, w świątek, piątek, żeby mieć trochę więcej. Dlaczego? No bo przecież przyjeżdża, jego konto jest zero.
albo nawet minusowe, bo musi jeszcze oddać za podróż, za jakieś tam rzeczy. No i chce, przecież pojechał na to, żeby sobie życie poprawić, sobie bądź dzieciom. Zaczyna z zero albo z minusa. No to jak może do tego dojść? No wyłącznie wysiłkiem, który jest w dwójnasób, w trójnasób większy niż ludzi lokalnych, dlatego że ludzie, którzy się urodzili w danym kraju, tego nie muszą. Mają życie harmonijne. Mogą pójść zabawić się, mogą czas wolny spędzać na przyjemnościach. Natomiast dla typowego emigranta, takich miliony z Polski było, życie to jest zarabianie pieniędzy i nic więcej. Ciekaw jestem, jak ci migranci w Wielkiej Brytanii, oni rzeczywiście znajdują czas na rozrywki, a może tam jest w tym Londynie strasznie nudno, bo nie ma czasu pomiędzy spaniem i zrobieniem zakupów, a pracą na cokolwiek innego. To znaczy tak, jeżeli właśnie, no, tak żeśmy w tą terminologię sobie właśnie tak uporządkowali. Z punktu widzenia Unii Europejskiej faktycznie to nie są żadni emigranci, to są, wszyscy jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. Którzy się przemieszczają. Możemy się przemieszczać, więc tak. A teraz wracając właśnie do tego, czy tam jest strasznie nudno, czy wszystkie pieniądze, czy faktycznie jest tak, że się tylko i wyłącznie akumuluje kapitał i nie ma czasu w ogóle na żadnego rodzaju rozrywki. Ja bym tutaj postawiła też trochę inne pytanie. Czy te osoby, które wyjeżdżają, czy one w Polsce też chodziłyby tak do teatrów? Nie. Czy one też by tak? Nie. Bardzo często ten czas jest spędzany tak samo, jak w Polsce byłby spędzany, czyli przy piciu wódki i piwa na przykład. No, podobnie by to wyglądało, prawda? Wyjście do pubu. Dla młodych ludzi, szczególnie którzy przyjeżdżają z małych miejscowości, zetknięcie z takim wielkim, tętniącym życiem miastem jak Londyn jest ogromną przygodą. Nawet jeżeli ta praca faktycznie nie jest najbardziej satysfakcjonująca, prawda, którą wykonują, no to przy okazji właśnie mówię tutaj o młodych ludziach, bo to jest ważne, kiedy jeszcze nie ma czegoś takiego, że właśnie jestem skazany już na coś, albo że muszę coś, to traktuję to jako pewnego rodzaju przygodę. No. Czyli i tak jest ciekawie. I tak jest ciekawie. No to powiedzmy, że to jest pewien hedonizm. Hedonizm może być taki, że powiedzmy ktoś ma lat 20-25, no i nie ma jakichś tam obowiązków rodzinnych i nie odkłada specjalnie, w związku z tym no, może te pieniądze przeimprezować, że tak powiem. Więc to tak... No chyba, że odkłada na szkołę. No, to się dzieje. Natomiast ja myślę, że trzeba no, sobie powiedzieć bez żadnej takiej wzniosłej ideologii, że dla większości ludzi, Polaków, młodych Polaków, bo to jest wiek 20-35 lat, te wyjazdy nie mają charakteru, że tak powiem, rozwojowego, tak jak wy mówicie, że świat poznam i tak dalej, tylko albo to jest ciężka taka praca, jak w Ówkieracie, albo no właśnie imprezowanie i to, że można sobie pozwolić na różne przyjemności, na które na przykład w Zambrowie będąc, czy w innym miasteczku, bo rzeczywiście, jak pani mówi, te wyjazdy są przede wszystkim z małych miasteczek, a nie z metropolii. No więc w tych małych miasteczku bym na to sobie nie pozwolił. Na ciuchy bym sobie takie nie pozwolił, na imprezy takie bym sobie nie pozwolił. Właśnie te ciuchy, to pamiętać, to na co ja zwróciłam uwagę, jak rozmawiałam z młodymi dziewczynami, które tak już później, już po wszystkim, to pojawiał się czasem taki komentarz, że właśnie, że jest fajnie, bo ona się wreszcie może ubrać za nieduże pieniądze, może się umyć i może wyglądać. Coś, co było dla niej właśnie zupełnie nieosiągalne w domu. A co jest ważne dla mężczyzn? Młodych chłopaków? No tutaj akurat o ubraniach nie rozmawialiśmy, ale ten taki, ta forma właśnie tego imprezowania, że tak powiem, w gronie rodaków, co też jest istotne, czy właśnie spożywanie alkoholu, to był to taki kolejna rzecz, na którą się wydawało pieniądze. A ja mam do was pytanie dotyczące... Pytanie dotyczące wyjazdu. Czy ktoś z was chciałby na taki rok za granicę wyjechać? Za granicę powiedzmy jedziecie. Ty mówiłeś, że Australia. A powiedz mi, a nie boisz się tego, że to znaczy, że będziesz 2 lata po maturze i że będzie się trudniej dostać na studia?
Znaczy nie, bo uważam, że mi się udało i że byłoby to ciekawe doświadczenie. Trochę bym się faktycznie bała tego, że no, stracę więzy z rodziną, ale z drugiej strony bardzo jej ufam i wiem, że oni robiliby wszystko, żeby mi pomóc i mnie wesprzeć. A poza tym oni chcieliby dla mnie jak najlepiej, więc uważam, że później byłoby mi prościej, jakbym miała doświadczenie z zagranicy, jakbym wróciła tutaj. A z jakim doświadczeniem można wrócić z zagranicy? Z jakim doświadczeniem? Na pewno z doświadczeniami, jaka kultura jest w innych krajach, jakie różnice są między naszą kulturą a ich, różnica w świadomości i jak się przedstawić. Byłaś kiedyś za granicą? Tak, byłam. No i czy coś się zmieniło po takim powrocie? Być może nie był to długi pobyt. No akurat to nie był długi pobyt, tylko na wakacje. No przede wszystkim to są różnice kulturowe. Szczególnie w krajach arabskich, takich jak Turcja czy Tunezja. No ale z czym wracasz z takiego wyjazdu? Z doświadczeniami. Inny stosunek do ludzi, jak się można odnosić. No bo jednak Polacy są narodem, który lubi narzekać. Nie zawsze potrafimy doceniać wszystko i cieszyć się życiem, a w takiej Turcji zupełnie inaczej się na to patrzy. Ja się zastanawiam, panie profesorze, pan jako psycholog międzykulturowy, czy to jest jakiś zysk, jak się jedzie do innej kultury, człowiek ogląda to, co się dzieje w tamtym miejscu. Powiedział pan o tym, że głowa puchnie i spadają klapki z oczu. Czy rzeczywiście Polacy z tego mogą przyjechać z wyjazdu? Już mówimy w ogóle o wyjeździe zagranicznym, nie tylko tym wyjeździe na zmywak, ale też wyjazd na kontrakt do pracy. Rzeczywiście łączy się z takimi korzyściami? Nie musi, ale może. Im bardziej warunki są w punkcie zero, im mniej są stresujące, tym większa jest na to szansa, więc student, doktorant, pracownik naukowy, inżynier, lekarz, pielęgniarka, którzy jadą do takiej pracy, mogą dużo zdobyć, rzeczywiście poszerzyć swój świat, mogą się nauczyć czegoś, mogą zaobserwować inne rozwiązania niż nasze, niekoniecznie lepsze, ale inne, no, w związku z tym pewne rzeczy się relatywizuje. Nawiązuje się, co rzeczą najważniejszą, przyjaźnie. Takim jednym z najlepszych wskaźników tego, czy wyjazd miał głębszy sens osobisty, jest to, czy ma się przyjaciół w danym kraju. Powiedzmy, że wracam. Mhm. Czy piszę do tych ludzi różne listy, dzwonię do nich, czy oni przyjeżdżają do mnie i tak dalej. Jeśli tak, to jest, znaczy, że tam zostawiłem część siebie jako człowieka, ale nadal często jest tak, że to, co przywiozłem ze sobą, no, dawniej to się mówiło, to jest grubszy portfel, a teraz no, grubsze konto. I to wystarcza dla niektórych ludzi. Mhm. Taki był cel. No, ale powiem, po ludzku to może nie jest jakiś fantastyczny, ale fakt, że postawiłem sobie chatę i wyposażyłem ją, no jest to powód do tego, żeby być szczęśliwy. Ale jest, panie profesorze, coś jeszcze. Być może chłopak z Orzysza, o którym pan mówił, niekoniecznie musiał się posługiwać kartą płatniczą w tymże Orzyszu. Tak. Być może w ogóle nie przychodziło mu to do głowy jako okoliczność w jakiś sposób usprawniająca życie. Być może okazuje się, że w takim Londynie można liznąć życia, którego też można zachcieć po powrocie do Orzysza i można ten Orzysz też trochę zmienić w związku z tym. No chciałoby się tak, wie pan. Ale no, to jest rzadka sprawa. No jest rzadka. Państwo tutaj, uczniowie, mówicie o rodzinach. To rodzina jest to bardzo ważna sprawa w polskiej kulturze, zwłaszcza nie chcecie od rodzin odchodzić i tak dalej. Jak się wraca, to się przede wszystkim wraca do rodziny i chce się być w tej rodzinie
no, tak powiem, dobrym wujkiem, dobrym tatą, może zbyt to w kategoriach materialnych, ale bardzo niewielu ludzi wracających po takiej właśnie pracy charówie wchodzi, że tak powiem, z nowymi ideami, żeby być przywódcami społeczności lokalnej. Ja też mam, no, może akurat z Ozyrza, to jakoś tak mi przyszło do głowy, nie wiadomo skąd, ale w innej części Polski, na Kaszubach, mam rzeczywiście przykład takiej rodziny, z którą jestem bardzo blisko, wyjazdy do Niemiec, prawda? Wahadłowa migracja do Niemiec. No i każdy z tych braci i sióstr ma w tej chwili pod lasem chałupę taką na wystrzał, a w środku jest tak jak w niemieckich domach, w których sprzątają. No, trochę kiczowato pewnie. A tak, gemytlich jest, ale są wszystkie te takie, w ogródku stoją gnomy i wszystko jest tak jak w tych domach, w których się sprząta. I czysto jest tak, że rzeczywiście pyłka nie ma. No to może chociaż taką czystość można przeplantować, może to jest jakiś zysk. Jest to... Szczęście, no. Tak, znaczy, bo ja bym też tak nie chciała tak do końca w takich czarnych barwach tych wszystkich doświadczeń migracyjnych rysować. Bo owszem, są to bardzo duże koszty, są też korzyści. No, jeżeli mówimy o rodzinie, bardzo często ta rodzina już nie jest w za dobrej kondycji przed wyjazdem i dlatego do tego wyjazdu dochodzi. Wyjeżdża się dlatego, że się ucieka na przykład przed żoną i dziećmi, albo ucieka się przed rodzicami, co w przypadku młodych ludzi, przed kontrolą rodziców na przykład, prawda? Jak będą tak daleko, nie będą nas kontrolować. My tutaj faktycznie mamy bardzo szczególną, wyselekcjonowaną młodzież warszawską, tak, licealną, prawda? Bardzo grzecznych młodych ludzi. To też nie jest tak przecież, że jeżeli rodzina jest razem i to te relacje rodzinne są takie wspaniałe, silne, że prawda, że ta bliskość fizyczna przekłada się na bliskość emocjonalną, że ten tata, który, czy ta mama, która jest w domu, to ona faktycznie tak nie koncentruje całego swojego życia na tym, żeby zarabiać, pracując na 2,5 etatu na przykład. Mhm. To nie jest tak, że tak w ogóle jakby życie staje się coraz trudniejsze we współczesnym świecie, jest coraz mniej przewidywalne. My jesteśmy ciągle pod wpływem zmiany, bez względu na to, czy się terytorialnie przemieszczamy, czy zostajemy. I tak jesteśmy jakby cały czas się, to jest dużo bardziej widoczne niż 100 lat temu. Byliśmy drukarzem z wykształcenia, całe życie pracowaliśmy jako drukarz. Urodziliśmy się w domu, w którym później, może nie w tym samym łóżku, nie w tym samym, ale czasami w tym samym łóżku, oddawaliśmy ducha i tak by to już się trochę to się trochę zmieniło. Boże, teraz uciekłam w dygresję i zgubiłam wątek. Rozmawialiśmy o tym, że to czasami jest i ucieczka od rodziców, czasami to nie są takie czyste motywacje. Tak, że to motywacja właśnie i to też niekoniecznie musi być w takich strasznie czarnych barwach, że niekoniecznie tą innowacyjność będziemy przywozić. Owszem, to już od lat, jak patrzymy na wyniki różnych badań, widać taką tendencję, że Polacy, jeżeli przywożą pieniądze z zagranicy, to przeważnie chcą konsumować, więc budują rodziny, sobie te domy, te samochody, no co też w jakiś sposób, można powiedzieć, tam nakręca zawsze gospodarkę. Nawet jeżeli nie są, nie wiadomo jakimi, prawda, liderami społeczności lokalnej, to tak powolutku jednak, mając ten czysty ogródek, te kwiateczki takie właśnie. Może jakąś modę chociażby wsączają. Jakoś się przyczyniają do tego, że no jakieś, czy to, że jest się uprzejmym wobec klienta, który przychodzi, prawda? Coś, jakaś nowość. Z tym przyjeżdżamy za granicę. Można powiedzieć, no, że jest to jakaś korzyść. Coraz częściej też właśnie, bo żebyśmy odróżnili te migracje takie stałe, powiedzmy osiedleńcze, bardzo często
typowym modelem takiego funkcjonowania nie tylko w Europie jest taka sezonowość migracji, czyli właśnie funkcjonowanie, są tak zwane migracje transgraniczne, takie funkcjonowanie w dwóch systemach społecznych naraz. Jednym osobom udaje się w tych systemach w sposób taki z psychologicznego też punktu widzenia satysfakcjonujący istnieć. Innym się niestety nie udaje, bo jednak korzenie trzeba zapuścić bardziej w jednym albo w drugim miejscu. Także to jest bardzo złożony obraz. Polskie Radio Euro.pl. Zobacz, co słychać. Jak mówili Państwo o tym przywożeniu różnych rzeczy, to przypomniało mi się, jak ktoś opowiadał na Białostoczynie, nie, to było w okolicach Siemiatycz, ktoś wrócił z Brukseli i potem ludzie mówili, a wiesz ty, jaki on sklep otworzył? Tam nawet lustro nad kiełbasą powiesił, co miało być wyznacznikiem luksusu. No, tak. I pokazać, jaka to klasa tego przybytku. Ja chciałam się wypowiedzieć w sprawie tych relacji rodzinnych, kiedy wyjeżdżamy, bo sama doświadczyłam wyjazdu w celach zarobkowych i bardziej właśnie uciekając od... Sytuacja rodzinna była dobra, nie było tam żadnych złych zdarzeń, ale miałam w sumie już dosyć takiej patetyczności, tego samego, co w kółko się dzieje. No i trochę chciałam tego uciec. Uciekłam, ale właśnie pracując za granicą doświadczyłam tego, że po powrocie ja bardziej doceniałam tą moją rodzinę, że jaka by ona nie była. Czy my się kłóciliśmy wcześniej, czy z rodzeństwem, czy nawet z rodzicami, to będąc na tej migracji docenia się te kłótnie i to wszystko, to nabiera większej wartości. Nawet tutaj po powrocie, kiedy znowu się kłócimy, jest ta świadomość, że kurczę, no fajnie, że się kłócimy, bo gorzej by było, gdybym nie miała tej rodziny i gdyby tego nie było właśnie wtedy, kiedy byłam za granicą. I to jest, wydaje mi się, taki plus właśnie, bo tu wszyscy mówią o tym, że o Boże, co by było, gdy wyjedziemy, że te kontakty, te relacje rodzinne. No jest pewne ryzyko, ale ja akurat ze swojego doświadczenia wiem, że moje relacje rodzinne, jakby ja sama nabrałam szacunku i takiej no, od nowa, takiej sympatii do członków rodziny przez ten wyjazd. No i co Państwo na to? No to dobrze. No, no bardzo tak konstruktywnie. No dobrze, a czym miałby być, już tak pytając na koniec, może bardziej o Państwa życzenia i Państwa wyobrażenie czegoś bardzo pożądanego, czy Polsce przydałby się taki gap year dla młodych ludzi, czy raczej powinni od razu brać się za PKB? Czy ja myślę tak, żeby zaczynać od szkół średnich, gdzie można mieć wyjazdy i są takie szkoły, nie wiem, czy Liceum Kochanowskiego ma jakąś taką bratnią szkołę w innym kraju, gdzie można wyjeżdżać na przykład na miesiąc. Nie wydają się być przekonani, więc chyba nie ma takiej szkoły. No istnieją takie i to jest rzecz bardzo dobra, bo w całej Europie tak jest. No, później, nie, mówię, że akurat ja wiem, Kochanowski że nie ma partnerskiej. To jest taki pierwszy fajny kontakt i on rzeczywiście jest partnerski. No później na studiach jest cudowna rzecz, to są wyjazdy w ramach programu Erasmus, gdzie można wyjechać no, na rok. Proszę bardzo, do Hiszpanii, do Włoch, do Skandynawii i tak dalej. Postudiować sobie rok w innej uczelni, w innym kraju, poznać nowych ludzi, nauczyć się wielu innych rzeczy, języka i tak dalej. No potem dalej takie programy unijne istnieją w postaci praktyk. To już nawet i po studiach, czy też wyjazdu, no powiedzmy do jakiegoś banku, czy do jakiejś innej firmy, gdzie zdobywa się doświadczenie. I to wszystko są rzeczy, które są dostępne w ramach programów unijnych. A więc dla waszego pokolenia tych możliwości wyjazdowych, które są z definicji kształcące i rozwojowe, jest dużo. No, z czasem to może być rzeczywiście wyjazd w ramach jakiejś firmy międzynarodowej na praktyki do innego kraju.
na krócej czy dłużej. No, to są wszystko wspaniałe rzeczy. I żadna z nich nie stawia młodego czy starszego Polaka od razu na pozycji niższej, tylko jest to realizowane w ramach umów, a więc jest się kimś, nie ma żadnego spadku czy też degradacji. Więc myślę, że możliwości, które są przed wami, są po prostu wspaniałe. Tego dawniej nie było. Ja przypominam sobie rok 90. Byłem tam w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku, i jeden z kolegów przyjechał do mnie z Warszawy. Ja zorganizowałem mu wykład za $50. I on mnie rzucił się na szyję. Mówił: słuchaj, ja za $50 to kupię dwie pary Adidasów moim dzieciom. Bo wtedy zarobki w Polsce wynosiły mniej więcej $30-40. No, to miało miejsce lat temu 20. Więc olbrzymia jest różnica. Dla was to może trochę po prostu archeologicznie brzmi. Na szczęście z takiego dołka się wydobyliśmy. I myślę, że kontakty właśnie waszego pokolenia ze światem będą takie, a więc gdzie nie jedzie się przykurczonym, prosząc, żeby ktoś dał pracę, tylko jedzie się z taką wysoko podniesioną głową, że ja jestem kimś i jadę w partnerskie kontakty z ludźmi z zagranicy. Jest fajnie wtedy. Ci z wysoko podniesioną głową też byli w Londynie? Też były takie osoby, bo też właśnie jakbyśmy spojrzeli na to, wiele osób, na przykład jeżeli ktoś był hydraulikiem w Polsce i wyjeżdżał i pracuje jako hydraulik, bardzo dużo dobrze, jest takich osób, to jest dobrze, jemu się dużo lepiej dzieje, nawet jak pracuje jako hydraulik jeszcze niekoniecznie, jeszcze teraz jest na tym takim etapie, kiedy mieszka z kolegami w jednym mieszkaniu, ale za chwilę będzie już mógł swoje, albo będzie mógł wysyłać pieniądze, więc jest mu tam dobrze, nie jest specjalnie smutny. Ale wracając jeszcze do tego gap year, jeżeli ja dobrze rozumiem, to jest taki okres, który to nie jest okres pracy i to nie jest okres studiowania, czyli to jest taki okres przerwy, który ma pozwolić człowiekowi chłonąć, podróżować, poznawać różne rzeczy, bo to, o czym mówił pan profesor cały czas, to było wszystko w kategoriach rozwoju zawodowego cały czas mówiliśmy, prawda? Czy te wszystkie staże, a taki właśnie taki rok przerwy po skończeniu szkoły średniej przed uniwersytetem, czy ja uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, ale wydaje mi się, że to jest właśnie możliwe do praktykowania w Australii, gdzie jednak jest trochę inny stosunek do życia, prawda? W Polsce jednak cały czas jest taki nacisk na to, żeby jak najszybciej zdobywać to wykształcenie. Żeby jak najlepiej najszybciej się usamodzielnić. Najlepiej jeszcze dwa fakultety albo na dwóch różnych uczelniach i już na drugim roku studiów podejmować pracę zarobkową najlepiej w takim charakterze, który będzie zgodny z przyszłym zawodem, właśnie po to, żeby budować swoją karierę zawodową. Kończy się już nasze spotkanie, więc ja mam pytanie. Rozmawialiśmy na samym początku, pytałem cię o pomysły na wyjazd. Po wysłuchaniu tego całego spotkania coś się zmieniło w tobie, w twoim myśleniu o wyjeździe? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę również fakt, że decydując się załóżmy na jakiś wyjazd, trzeba brać pod uwagę fakt, czy ma się umiejętności związane raczej z językiem polskim, czy takie techniczne, bo w przypadku tych drugich wyjechać jest dużo łatwiej, bo nie ma wielkiego znaczenia, czy załóżmy student matematyki, lotnictwa czy techniki będzie kontynuował swoją karierę zawodową, załóżmy w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, czy w Polsce. Osoba, która interesuje się załóżmy dziennikarstwem czy politologią, ma możliwość rozwoju tylko w Polsce niestety. Myślisz, że jak jest dobry, to nie odnajdzie się za granicą? A czy może się odnaleźć, aczkolwiek jego kunszt opiera się głównie na operowaniu słowem i językiem polskim, dlatego nie jest to do końca satysfakcjonujące dla takiej osoby. Wiesz co, mam wrażenie, że jak jest dobrym politologiem i ma wiedzę, to w różnych językach będzie w stanie ją dobrze sprzedać. Nie wiem, co państwo na to, czy to nasz wspólny pogląd, ale tutaj bym się tego nie obawiał. Czy to znaczy, że masz jakiś rodzaj
niepokoju, wewnętrznych oporów, żeby się na taką możliwość robienia kariery w innym kraju, tudzież spróbowania, chociażby popracowania tam przez jakiś czas. No, masz opory, żeby się na to zdecydować? Spróbować zawsze można, aczkolwiek obawiałbym się, czy podołem temu wyzwaniu, w zależności oczywiście od tego, czy znajomość języka, która jest najistotniejsza, będzie na wysokim poziomie. No cóż, myślę, że wielu Polaków z takimi obawami musi się zmagać na co dzień, ale decyzja o wyjeździe zawsze będzie decyzją jednego człowieka, którego być może w różnych sytuacjach będzie do czegoś namawiać rodzinę albo coś będzie odradzać, ale miejmy nadzieję, że te decyzje będą zawsze decyzjami, które będą służyły rozwojowi. No, nie ukrywam, że nie tylko tych młodych i mniej młodych ludzi, ale też całego społeczeństwa. Już tylko na koniec może powiem, że coraz częściej mówi się w teoriach migracyjnych o tym, że te wyjazdy to są jednak decyzje wspólne, decyzje rodzinne, że już odchodzi się od wielu lat odchodzi się od tego takiego indywidualnego paradygmatu. To jest decyzja rodzinna i to bardzo widać właśnie szczególnie w przypadku, no tak jak tutaj pan profesor mówił, tak my jesteśmy straconym pokoleniem na przykład. Ja inwestuję w swoje dzieci. Mówiła pani Katarzyna Gmaj. Był z nami również pan profesor Paweł Boski, wykładowca SWPS. Bardzo państwu dziękuję i mam nadzieję, że jak się spotkamy za jakiś czas, za kilka lat, to będziemy mogli powiedzieć, no poprawiło się i jest coraz świadomiej i coraz lepiej. Ta klasa powinna tu przyjść. No, jak ich zbierzemy, bo być może część z nich będzie już będzie gdzieś będzie w świecie. Tak? Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli i dziękujemy naszym młodym gościom. To dziękuję. Brawa dla was. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tomasz Kosiorek. Audycja powstała we współpracy Polskiego Radia Euro z miesięcznikiem Charaktery.